Wydawnictwo SQN zaprasza do wysłuchania książki Adama Hyggenbotama, zatytułowanej „O północy w Czarnobylu”. Przełożył Robert Filipowski. Czyta Roch Siemianowski. Dla Vanessy. Prolog. Sobota, 26 kwietnia 1986 roku. Godzina 16.16. .16. Elektrownia jądrowa w Czarnobylu. Ukraińska SRR. Starszy porucznik Aleksander Logaczew kochał promieniowanie. Tak jak inni mężczyźni kochają swoje żony. Logaczew, 26-letni, wysoki i przystojny, ze starannie przystrzyżonymi ciemnymi włosami i oczami w kolorze lodowego błękitu, do radzieckiej armii wstąpił jeszcze jako chłopiec. Dobrze go tam przeszkolili. Instruktorzy z Wojskowej Akademii pod Moskwą nauczyli go, jak obchodzić się ze śmiertelnymi truciznami i jak zachowywać się w sąsiedztwie promieniowania. Odbył podróże do semejskiego poligonu w Kazachstanie i do wyludnionych terenów w górach Ural, gdzie środowisko wciąż jest skażone po katastrofie krztymskiej. Wreszcie w ramach szkoleń udał się także na niedostępne wyspy Nowej Ziemi, daleko za kołem podbiegunowym, gdzie dokonano detonacji potwornej car Bomby, największej broni termojądrowej w historii ludzkości. Dziś, jako dowódca rekonesansu 427 Pułku Zmechanizowanego Czerwonego Sztandaru Sił Obrony Cywilnej dystryktu kijowskiego, Logaczew, mając na uwadze wytyczne z podręczników, ufając dozymetrom i, w razie potrzeby, mogąc sięgnąć po zestaw ratunkowy, przygotowany na wypadek wojny nuklearnej, bakteriologicznej lub chemicznej, który był schowany w kabinie opancerzonego samochodu jednostki, wiedział, jak ochronić siebie i swoich towarzyszy przed gazami bojowymi, bronią biologiczną, Promieniami gamma i promieniowaniem neutronowym. Wierzył też, że najlepszą ochronę stanowi psychika. Ci, którzy bali się radiacji, wystawiali się na największe ryzyko, ale ci, którzy pokochali i docenili promieniowanie, zrozumieli jego kaprysy, mogli bez szwanku przetrwać nawet najintensywniejsze dawki promieni gamma. Niespodziewanie został wezwany do elektrowni jądrowej w Czarnobylu i teraz pędził peryferiami Kijowa na czele kolumny złożonej z ponad trzydziestu pojazdów. Nie miał jednak powodu odczuwać niepokoju. Wiosenne powietrze, wlatujące przez uchylone okno opancerzonego pojazdu zwiadowczego, niosło zapach drzew i świeżo skoszonej trawy. Jego ludzie, dzień wcześniej zebrani na placu paradnym w celu dokonania comiesięcznej inspekcji, byli dobrze przeszkoleni i gotowi. U jego stóp leżała bateria instrumentów, służących do wykrywania promieniowania. A w tym nowo zainstalowane urządzenie elektroniczne, dwukrotnie bardziej czuło od starszych modeli, która pomrukiwała cicho, nie wykrywając niczego niecodziennego w atmosferze. Gdy jednak dotarli do elektrowni, stało się jasne, że doszło do czegoś nadzwyczajnego. Dozymetr zareagował po raz pierwszy, gdy minęli betonowe słupy wyznaczające teren należący do elektrowni. Porucznik nakazał się zatrzymać i zanotować odczyt. 51 rentgenów na godzinę. Gdyby spędzili tu godzinę, Przyjęliby maksymalną dawkę promieniowania dozwoloną dla radzieckich żołnierzy w czasie wojny. Pojechali dalej, wzdłuż linii słupów wysokiego napięcia w stronę elektrowni jądrowej. Odczyty wskazywały coraz większe wartości, póki na powrót nie spadły. Wreszcie, objechawszy betonowy brzeg kanału chłodniczego, ujrzeli zarys czwartego bloku elektrowni atomowej w Czarnobylu. Logacze z załogą patrzyli, oni miali. Dach dwudziestopiętrowego budynku był rozdarty, a zaczerwnione górne piętra zapadły się na stertę gruzu. Widzieli roztrzaskane żelbetowe panele, walające się bloki grafitu i połyskujące tu i ówdzie metalowe kasety paliwowe z rdzenia reaktora. Ku jasnemu niebu wznosiła się chmura pary. Otrzymali rozkaz przeprowadzenia pełnej inspekcji elektrowni. Opancerzony wóz okrążył kompleks w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z prędkością 10 km na godzinę. Sierżant Właskin odczytywał na głos dane z nowych przyrządów, a Logaczew za pomocą długopisu i kolorowego flamastra zapisywał je na ręcznie naszkicowanej mapie z pergaminowego papieru. Jeden rentgen na godzinę, potem dwa, następnie trzy. Skręcili w lewo, a odczyty skoczyły. Dziesięć, trzydzieści, pięćdziesiąt, sto. Dwieście pięćdziesiąt rentgenów na godzinę, krzyknął sierżant z oczami szeroko otwartymi z niedowierzania. Towarzyszu poruczniku, zaczął wskazując na radiometr. Logaczew spojrzał na cyfrowy ekran i poczuł przebiegający po karku dreszcz Przerażenia. Dwa tysiące osiemdziesiąt rentgenów na godzinę. Niemożliwe. Starszy porucznik z trudem zachowywał spokój, starając się przypomnieć sobie, co było napisane w podręcznikach. Pokonać lęk. Ale tym razem szkolenie go zawiodło. Logaczew usłyszał własny krzyk, gdy w panice wydarł się na kierowcę przerażony, że pojazd odmówi posłuszeństwa. Dlaczego jedziesz w tę stronę? Skurwielu, pojebało cię? Wrzeszczał. Jeśli silnik zdechnie, za kwadrans będziemy trupami. Część pierwsza. Narodziny miasta. Rozdział pierwszy. Radziecki Prometeusz. Słysząc zbliżający się odgłos wirujących łopat śmigłowca. Ptaki wzbiły się w powietrze i rozpierzchły nad zamarzniętymi łąkami oraz perłowymi węzłami potoków i stawów wokół zlewiska rzeki Prypeć. Na dole, grzęznąc po kolana w śniegu i wypuszczając z ust obłoki gęstej pary, Wiktor Brychanow czekał na przylot moskiewskiej nomenklatury. Helikopter wylądował. Delegacja ministrów i oficjeli z komunistycznej partii z trudem poruszała się po oblodzonym polu. Srogi mróz podgryzał poły ich wełnianych płaszczy i podszczypywał wnętrza futrzanych czapek. Minister Energetyki i Elektryfikacji ZSRR oraz starsi partyjni przywódcy Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Ukrainy dołączyli do Briuchanowa w miejscu, w którym stanąć miało urzeczywistnienie ich zuchwałego projektu. Briuchanow miał zaledwie 34 lata. Był inteligentny i ambitny, a także oddany partii. Przybył na zachodnią Ukrainę z rozkazem rozpoczęcia budowy czegoś, co, jeśli radzieccy planiści dopną swego, stanie się największą elektrownią jądrową na świecie. Dotarwszy nad brzeg rzeki, kilkunastu mężczyzn wzniosło toast kolejką koniaku za powodzenie planów. Fotograf ustawił ich pomiędzy łopatami a Teodolitem. Na tle niezgrabnie przycupniętego helikoptera. Stali tak w śniegu, patrząc jak minister nieporożny, centymetr po centymetrze, wprowadza pierwszy pal w ziemię. Był 20 lutego 1970 roku. Po miesiącach debat, radzieckie władze wreszcie zdecydowały. Jak nazwać elektrownię, która pewnego dnia rozsławi radzieckich inżynierów na cały świat? Rozważali kilka opcji: Kijów Północny, Ukraina Zachodnia, albo elektrownia atomowa Prypeć. Jednak Wołodymyr Szczerbicki, onieśmielający, przywódca Komunistycznej Partii Ukrainy, podpisał dekret zatwierdzający, że elektrownia przyjmie nazwę stolicy regionu. Małego, średniowiecznego miasta, zamieszkanego przez dwa tysiące osób i znajdującego się 14 kilometrów od miejsca, w którym Briuchanow i jego przełożeni tkwili po kolana w śniegu. Miasto Czarnobyl zostało założone w XII wieku. Przez kolejne osiemset lat zamieszkiwali je chłopi którzy łowili ryby w rzekach, paśli krowy na polanach i zbierali grzyby w gęstych lasach na pograniczu północnej Ukrainy i południowej Białorusi. Czarnobyl doświadczył pogromów, czystek, głodu, wojen, ale w drugiej połowie XX wieku na powrót zawitał do niego pokój, wyewoluował w ciche prowincjonalne skupisko z garstką, fabryk, szpitalem, księgarnią. Pałacem kultury. Mieściła się w nim także niewielka stocznia, w której naprawiano holowniki i barki pływające po prypeci i nieprze, dwóch rzekach, które spotykały się nieopodal. Woda przesiąkała płaską niczym talerz okolice, obfitą w torfowiska, moczary i podmokłe lasy. Na zlewisko rzeki Dniepr składała się sieć 32 tysięcy rzek i strumyków, pokrywających niemal połowę Ukrainy. Zaledwie 15 kilometrów od miejsca, które wybrano dla nowej elektrowni, rzeki łączyły się w ogromnym zbiorniku kijowskim dostarczającym świeżą wodę dwum i pół miliona mieszkańców stolicy Republiki, mieszczącej się dwie godziny jazdy samochodem na południowy wschód. Wiktor Bryuchanow odwiedził już tej zimy Czarnobyl. Zameldował się w jedynym hotelu w mieście, ponurym parterowym budynku przy ulicy Sowieckiej. Szczupły, ale umięśniony. Miał niecierpliwą twarz o oliwkowej cerze i gęste, ciemne loki. Najstarszy z czwórki rodzeństwa urodził się w rosyjskiej rodzinie, ale wychowywał w Uzbekistanie, w górach sowieckiej Azji Centralnej. Wyglądał egzotycznie. Gdy po raz pierwszy ujrzał go major KGB, pomyślał, że jest Grekiem. Briuchanow usiadł na hotelowym łóżku i wypakował zawartość teczki, notes, plik dokumentów z planami i drewniany suwak logarytmiczny. Dyrektor i jak dotąd jedyny pracownik elektrowni atomowej w Czarnobylu miał mgliste pojęcie na temat energii jądrowej. Na politechnice w Taszkencie studiował inżynierię elektryczną szybko awansował z podrzędnego pracownika przy turbinie w uzbeckiej hydroelektrowni na nadzorcę uruchamiającego największą elektrownię węglową na Ukrainie, w Słowiańsku, należącym do przemysłowego zagłębia na wschodzie Republiki. Dla radzieckiego Ministerstwa Energetyki wiedza i doświadczenie miały mniejsze znaczenie w zarządzie niż lojalność i umiejętność zrealizowania planu. Kwestie techniczne można było zostawić ekspertom. Na początku lat 70. XX wieku, starając się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną i dogonić Zachód, ZSRR przystąpił do gwałtownej rozbudowy sieci reaktorów. Swego czasu radzieccy naukowcy twierdzili, że są najlepsi na świecie w dziedzinie energii atomowej. Zaskoczyli swoich kapitalistycznych rywali w 1954 roku, kiedy to wybudowali pierwszy reaktor generujący elektryczność do celów komercyjnych. Od tamtej pory jednak zostali daleko w tyle. W lipcu 1969 roku, gdy amerykańscy astronauci przygotowywali się do pierwszego lądowania na Księżycu, Radziecki minister energetyki i elektryfikacji wezwał do gwałtownej ekspansji na polu energii atomowej. Wyznaczył ambitne cele stworzenia sieci nowych elektrowni z gigantycznymi masowo produkowanymi reaktorami, które miały stanąć w europejskiej części Związku Radzieckiego, od Zatoki Fińskiej po Morze Kaspijskie. Zimą 1969 roku, gdy dekada chyliła się ku końcowi, minister wezwał Bryuchanowa do Moskwy i zaproponował mu nowe zadanie. Był to niezwykle prestiżowy projekt. Chodziło nie tylko o pierwszą elektrownię atomową na Ukrainie, ale też pierwszą elektrownię atomową wybudowaną od zera przez Ministerstwo Energetyki i Elektryfikacji. Do tej pory każdy reaktor w ZSRR budowany był przez Ministerstwo Budowy Maszyn Średnich. Tajną organizację w ramach sowieckiego programu broni jądrowych. Tak tajną, że, by nie wzbudzać podejrzeń, nawet jej nazwa została zawoalowana. Niezrażony wielkością wyzwania, oddany partii Briuchanow z chęcią przyjął propozycję dzierżenia sztandaru Czerwonego Atomu. Siedząc sam na hotelowym łóżku, młody inżynier analizował swoje zadanie zrealizowania w szczerym polu projektu, który miał kosztować 400 milionów rubli. Wyciągnął listę materiałów i za pomocą suwaka liczył ich koszty. Następnie zaniósł swoje wyniki do banku w Kijowie. Niemal codziennie podróżował do miasta autobusem. A gdy ten nie przyjeżdżał, łapał stopa. Jako, że projekt nie przewidywał księgowego, nie było listy płac, a on nie otrzymywał żadnej pensji. Przed rozpoczęciem budowy elektrowni Bryuchanow musiał stworzyć zaplecze i sprowadzić materiały na plac budowy. Pociągnąć bocznicę kolejową od pobliskiego Janowa i zbudować nową przystań na rzece, by móc zaopatrywać się w żwir i żelbet. Zatrudnił robotników i wkrótce armia mężczyzn i kobiet za sterami koparek i masywnych wywrotek bielaz zaczęła przecierać szlaki w zarośniętej, lesistej i mrocznej okolicy. By mieć gdzie zakwaterować siebie, nowo zatrudnionego księgowego i garstkę robotników, Briuchanow zlecił wybudowanie tymczasowej wioski w pobliskim lesie. Robotnicy postawili kilka drewnianych chatek na kółkach, każdą wyposażoną w kuchnię i piec. Mieszkańcy nazwali osadę po prostu leśna. Gdy zrobiło się cieplej, Bryuchanow kazał wybudować szkołę, która uczyła dzieci w klasach od pierwszej do czwartej. W sierpniu 1970 roku dołączyła do niego jego rodzina: żona Walentina, sześcioletnia córka Lilia i mały synek Oleg. Walentina i Wiktor Briuchanowowie spędzili pierwszą dekadę wspólnego życia aktywnie wspierając sen o socjalistycznej elektryfikacji. Czarnobyl był trzecią elektrownią, którą pomogli postawić w ciągu sześciu lat. Poznali się jako młodzi specjaliści pracujący przy projekcie hydroelektrowni Angren, 100 kilometrów od stolicy Uzbekistanu, Taszkientu. A Walentyna była asystentką inżyniera turbiny. A Wiktor świeżo po studiach odbywał staż. Planował wrócić na uczelnię, żeby obronić pracę, ale kierownik działu zachęcał go, by został. Poczekaj, mówił spotkasz tutaj swoją przyszłą żonę. Wiktor poznał Walentynę przez ich wspólnych przyjaciół zimą 1959 roku. Wpadniesz jej w oko zapewniali. Chodzili ze sobą zaledwie rok, a w grudniu 1960 roku pobrali się w Taszkięcie. Lilia urodziła się w 1964 roku. Rodzina mieszkała w lesie przez dwa lata. Dla Walentiny leśna była miejscem jak z bajki. Niecały tuzin rodzin zamieszkiwał prowizoryczne chatki. Nocą, gdy cichu Ryk buldożerów i koparek polanę skrywała aksamitna cisza, a w rozjaśnionym przez samotną lampę mroku niosły się pochukiwania słów. Co jakiś czas, by motywować robotników do realizacji celów, Moskwa przysyłała radzieckie sławy, w tym cygańską gwiazdę Nikołaja Sliczenko wraz z trupą. Brygady przodowników wykopały dół pod pierwszy reaktor i wyżłobiły wielki rezerwuar. Sztuczne jezioro o długości 11 kilometrów i szerokości 2,5 kilometra, w którym mogły zmieścić się miliony metrów sześciennych wody, potrzebnej do chłodzenia czterech wielkich reaktorów. Tymczasem Wiktor nadzorował budowę nowego osiedla. Tak atomowego miasta Atomgradu nad rzeką. Nazwano je Prypeć. Miało ono pomieścić tysiące pracowników elektrowni i ich rodziny. Kilka budynków mieszkalnych postawiono już w 1972 roku. Miasto rozrastało się tak szybko, że początkowo nie było w nim utwardzonych dróg ani ciepłowni. Ale jego mieszkańcy byli młodzi i pełni entuzjazmu. Pierwsza grupa specjalistów, przybyłych na miejsce, była idealistami i pionierami nuklearnej przyszłości, zapalonymi do wprowadzania nowych technologii. Takie problemy były dla nich błahostkami. W zimne noce spali w płaszczach. Walentina i Wiktor byli jednymi z pierwszych, którzy się tu wprowadzili. Zimą 1972 roku zajęli mieszkanie z trzema sypialniami przy prospekcie Lenina 6, tuż przy wjeździe do miasta. Zanim ukończono pierwszą szkołę, ich córka jeździła autostopem do Leśnej, gdzie uczęszczała do szkoły. Zgodnie z wytycznymi radzieckich planistów, Prypeć od elektrowni miała oddzielać strefa bezpieczeństwa, w której wprowadzono zakaz budowy. Dzięki temu mieszkańcy mieli uniknąć promieniowania jonizującego o niskim natężeniu. Ale z Prypeci do elektrowni można było dotrzeć samochodem w mniej niż dziesięć minut. Odległość wynosiła trzy kilometry w linii prostej. A gdy miasto się rozrosło, mieszkańcy zaczęli budować w strefie bezpieczeństwa letnie dacze. Z małymi ogródkami warzywnymi, nic nie robiąc sobie z zakazu. Pierwotne instrukcje, jakie otrzymał Wiktor Briuchanow, zakładały budowę dwóch reaktorów. Był to nowy model, znany pod akronimem RBMK reaktor balszoj możności kanalnej, czyli reaktor kanałowy wielkiej mocy. Zgodnie z radziecką słabością do gigantomanii, RBMK był większy i o większej mocy niż jakikolwiek reaktor zbudowany na zachodzie. W teorii każdy z reaktorów mógł wytworzyć tysiące megawatów energii elektrycznej, co wystarczało do obsługi co najmniej miliona nowoczesnych gospodarstw. Terminy wyznaczone przez Moskwę i Kijów sprawiły, że Briuchanow musiał pracować w nieludzkim tempie. Według dziewiątego planu pięcioletniego, pierwszy reaktor miał zostać oddany do użytku w grudniu 1975 roku, a drugi przed końcem 1979 roku. Wiktor szybko uzmysłowił sobie, że taki plan jest niemożliwy do wykonania. Zanim młody kierownik rozpoczął w 1970 roku pracę w Czarnobylu, socjalistyczny eksperyment ekonomiczny wyhamował. ZSRR uginał się pod ciężarem dekad centralnego planowania, przerośniętej biurokracji, ogromnych wydatków na zbrojenia i przeżerającej wszystko korupcji. Wchodził w erę stagnacji. Braki i cięcia. Kradzieże i defraudacje nękały niemal każdą gałąź przemysłu. Inżynieria jądrowa nie była wyjątkiem. Bryuchanow od początku borykał się z niedostatkiem sprzętu budowlanego. Kluczowe części i materiały pojawiały się z opóźnieniem, o ile w ogóle, i często były defektywne. Brakowało stali i cyrkonu, potrzebnych do budowy kilometrów rur i kanałów paliwowych. Które miały dotrzeć do serca reaktora. System rur i żelbet często okazywały się tak marnej jakości, że trzeba było je wyrzucać. Jakość radzieckich wyrobów na każdym poziomie była tak niska, że budowniczy elektrowni musieli wprowadzić dodatkowy przegląd przedmontażowy. Co oznaczało, że po dostarczeniu każdego elementu wyposażenia, Transformatora, turbiny, rozdzielnicy. Trzeba było je rozebrać do ostatniej śrubki w poszukiwaniu usterek, naprawić i złożyć na nowo zgodnie z pierwotnymi specyfikacjami. Dopiero wtedy można je było bezpiecznie zainstalować. Taka duplikacja pracy oznaczała miesiące opóźnień i miliony wyrzuconych rubli przy każdym projekcie budowlanym. Na przełomie 1971 i 1972 roku Bryuchanow zmagał się z niesubordynacją pracowników fizycznych, wewnętrznymi przepychankami kierowników i ciągłymi reprymendami ze strony przełożonych w Kijowie. Robotnicy narzekali na braki żywieniowe i kolejki w stołówce. Młodemu kierownikowi nie udało się przedstawić szacunkowych kosztów i dokumentacji projektu. Nie dopełnił terminów i przekroczył miesięczne kwoty narzucone przez Moskwę. A kłopoty się piętrzyły. Nowi mieszkańcy prypeci domagali się piekarni, szpitala, pałacu kultury, centrum handlowego. Setki mieszkań czekały na wybudowanie. W końcu, w lipcu 1972 roku, wyczerpany i pozbawiony złudzeń Wiktor Bryuchanow udał się do Kijowa na spotkanie z przełożonym z Ministerstwa Energetyki i Elektryfikacji. Od niecałych trzech lat był dyrektorem elektrowni atomowej w Czarnobylu, która nawet jeszcze nie powstała. Planował złożyć dymisję. Za wszystkimi katastrofalnymi niepowodzeniami ZSRR w czasie ery stagnacji za kleptokratyczną nieudolnością, nepotyzmem, gburowatą niekompetencją i marnotrawstwem związanym z gospodarką planową stała monolityczna władza Komunistycznej Partii. Partia zrodziła się jako jedna z frakcji ubiegających się o władzę w Rosji po rewolucji 1917 roku w zamierzeniu miała reprezentować robotników. No ale szybko ukształtowała rządy jednopartyjne z ambicją poprowadzenia proletariatu w stronę prawdziwego komunizmu. W odróżnieniu od zwykłego socjalizmu, prawdziwy komunizm był marksistowską utopią, bezklasowym społeczeństwem, dającym nieograniczone możliwości ludzkiego rozwoju. Egalitarystycznym marzeniem rządów ludu. Rewolucje jednak zastąpiły polityczne represje, a realizacja merytokratycznej krainy Shangri-La została odłożona na potem. Partia jednak wciąż starała się wprowadzać założenia marksizmu-leninizmu, przeobrażając się w skostniały aparat ideologiczny z etatowymi przedstawicielami. Teoretycznie niezwiązany z rządem, ale w rzeczywistości kontrolujący podejmowanie decyzji na każdym szczeblu społecznym. Na przestrzeni dekad partia ustanowiła surową hierarchię personalnych zależności i posiadała władzę obsadzania wszystkich wpływowych stanowisk, kolektywnie zwanych nomenklaturą. Istnieli też partyjni kierownicy. Tzw. Tak aparatczycy, którzy nadzorowali każdy zakład, czy to cywilny, czy wojskowy, każde przedsięwzięcie i ministerstwo, tworząc w całym radzieckim imperium biurokrację, pozostającą w cieniu funkcjonariuszy. Oficjalnie każdą z piętnastu republik ZSRR rządziła lokalna rada ministerialna z premierem na czele. Ale w rzeczywistości władzę sprawował pierwszy sekretarz lokalnego Wydziału Partii Komunistycznej. Natomiast im wszystkim polecenia z Moskwy wydawał Leonid Breżniew, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, przewodniczący biura politycznego i władający krajem liczącym 242 miliony osób. Taka struktura okazała się niewydajna i zaburzała funkcjonowanie nowoczesnego państwa. Ale do partii zawsze należało ostatnie słowo. Nie każdy mógł zostać członkiem partii. Wymagane było przejście drobiazgowego procesu rekrutacji, poparcie członków i regularne płacenie składek. Do 1970 roku mniej niż jeden na piętnastu obywateli Związku Radzieckiego był członkiem partii. Ale członkostwo niosło korzyści dostępne tylko dla elity, w tym możliwość zakupu reglamentowanych produktów, zagranicznej prasy, możliwość korzystania z oddzielnej opieki medycznej i podróżowania za granicę. Ale przede wszystkim bez legitymacji partyjnej trudno było zdobyć jakiekolwiek kierownicze stanowisko. Wyjątki zdarzały się rzadko. Gdy Wiktor Bryuchanow wstąpił do partii w 1966 roku, była ona już wszechobecna. W zakładzie pracy odpowiadał przed dwoma podmiotami bezpośrednim przełożonym i komitetem lokalnej partii komunistycznej. Nie zmieniło się to, gdy został dyrektorem elektrowni jądrowej. Otrzymywał dyrektywy z Ministerstwa Energetyki w Moskwie i był nękany wymogami stawianymi przez Komitet Partyjny w Kijowie. Chociaż na początku lat 70. wielu członków partii wciąż wierzyło w założenia marksizmu, leninizmu, pod złowrogim spojrzeniem Breżniewa i jego geriatrycznych popleczników, ideologia ta stała się zaledwie fasadą. Zakończyły się wprawdzie masowe pogromy i egzekucje trzech dekad rządów Stalina, ale w całym ZSRR liderzy partyjni i kierownicy dużych zakładów, kołchozów, fabryk czołgów, elektrowni, szpitali rządzili stosując zastraszanie i tyranię. Byli to twardogłowi biurokraci, którzy, zgodnie ze słowami pisarza i historyka, Pirsa Polarida, mieli twarze kierowców ciężarówek, a dłonie pianistów. We wszystkich biurach na terenie całego kraju codziennie słychać było poniżające, naszpikowane przekleństwami, reprymendy udzielane podniesionym głosem. W ten sposób zrodziła się kultura potakiwaczy, którzy nauczyli się antycypować kaprysy swoich przełożonych i zgadzać się z ich każdym słowem. Jednocześnie przenosząc te zachowania na swoich podwładnych, kiedy kierownik wysuwał wniosek pod głosowanie, mógł się spodziewać, że za każdym razem zostanie przyjęty jednogłośnie. Triumf brutalnej siły nad zdrowym rozsądkiem. Awansu na stanowiskach politycznych, ekonomicznych i naukowych mogli oczekiwać tylko ci, którzy trzymali język za zębami. Unikali konfliktów i wykazywali bezwarunkowe posłuszeństwo wobec przełożonych. Do połowy lat 70. ten ślepy konformizm zdusił umiejętność podejmowania decyzji na wszelkich szczeblach partyjnej maszyny, infekując nie tylko biurokrację, lecz także dyscypliny techniczne i ekonomiczne. Kłamstwa i oszustwa rozpleniły się po całym systemie, biegnąc w obydwie strony łańcucha zarządzania. Ci na niższych szczeblach przedstawiali przełożonym raporty, naszpikowane zafałszowanymi danymi i wyolbrzymionymi szacunkami, ogłaszając triumfalne osiągnięcie nieosiągalnych celów i wyrobienie niewyrobionych norm. Celem zachowania własnej pozycji, kierownik każdego szczebla przekazywał te kłamstwa wyżej czasem jeszcze je wyolbrzymiając. Na szczycie tej chwiejącej się piramidy kłamstw, analizując rzędy liczb, które nie miały żadnego poparcia w rzeczywistości, znajdowały się tęgie głowy z Państwowego Komitetu Planowania Gospłanu w Moskwie. Gosplan, mózg gospodarki planowej, zarządzać miał scentralizowaną dystrybucją zasobów w całym ZSRR. Od szczoteczek do zębów po traktory, od żelbetu po buty na koturnach. Moskiewscy ekonomiści nie mieli jednak wiarygodnych źródeł na temat tego, co dzieje się w wielkim imperium, którym rzekomo zarządzali. Kreatywna księgowość była tak wielka, że w pewnym momencie KGB skierowało kamery satelitów szpiegowskich na radziecki Uzbekistan celem zebrania wiarygodnych informacji dotyczących zbiorów bawełny. Niedobory i pozornie niewytłumaczalne nadwyżki towarów i materiałów były częścią ponurej prozy życia. A możliwość zrobienia zakupów stała się wielką niewiadomą. Ludzie chodzili z awożką, siatkową torbą na sprawunki, pod pachą, na wszelki wypadek, gdyby właśnie rzucili jakiś przydatny towar czy to cukier, papier toaletowy, czy czechosłowackie ratatuj w puszce. Kłopoty z zaopatrzeniem stały się w końcu tak wielkim problemem centralnie planowanej gospodarki, że żniwa gniły na polach, a radzieccy rybacy patrzyli, jak złowione ryby zdychają w ich sieciach, podczas gdy półki sklepowe pozostawały puste. Pewny siebie, ale łagodny Wiktor Bryuchanow różnił się od większości radzieckich dyrektorów. Miał dobre maniery, a jego podwładni go lubili. Swoim przełożonym imponował niezwykłą pamięcią i przenikliwym zmysłem finansowym, a także znajomością wielu technicznych aspektów swojej pracy, w tym chemii i fizyki. Początkowo był tak pewny swoich opinii, że mógł wchodzić z nimi w otwarte polemiki. Kiedy więc presja gigantycznego przedsięwzięcia, jakiego podjął się w Czarnobylu, przerosła go, postanowił odejść. Gdy jednak tego lipcowego dnia 1972 roku Bryuchanow dotarł do Kijowa, wyznaczony przez partię przełożony z Ministerstwa Energetyki wziął jego podanie. Podarł na jego oczach i kazał wracać do pracy. Młody dyrektor zdał sobie sprawę, że nie ma odwrotu. Jego najważniejszym zadaniem było spełniać zachcianki partii i wywiązywać się z planu za wszelką cenę. Miesiąc później budowniczy wylali pierwszy metr sześcienny betonu pod fundamenty elektrowni. Trzynaście lat później, 7 listopada 1985 roku, Briuchanow stał w ciszy na podejście przed Nowym Pałacem Kultury w Prypeci, z którego okien zwisały ręcznie namalowane portrety przywódców partii i kraju. Pracownicy elektrowni i budowniczowie paradowali po placu, niosąc transparenty i afisze. W przemówieniach z okazji rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej wychwalano wspaniałe osiągnięcia dyrektora. Wypełnienie planów partii oraz łaskawe zarządzanie miastem i elektrownią. Bruchanow poświęcił najlepsze lata swojego życia na stworzenie imperium z białego żelbetu, na które składało się miasto, liczące niemal pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców i cztery gigantyczne, tysiącwatowe reaktory. Rozpoczęto pracę nad budową kolejnych dwóch reaktorów, które miały stanąć w ciągu dwóch lat. Gdyby w 1988 roku oddano do użytku blok piąty i szósty w elektrowni w Czarnobylu, Bryuchanow zarządzałby największą elektrownią jądrową na świecie. Pod jego rządami elektrownia w Czarnobylu, teraz oficjalnie imienia Włodzimierza Ilicza Lenina, stała się wzorem dla wszystkich radzieckich specjalistów od energii jądrowej. Wielu z nich przybywało tu wprost z Moskiewskiego Instytutu Politechniczno-Fizycznego, radzieckiego odpowiednika Massachusetts Institute of Technology, ZSRR, który był daleko w tyle, jeśli chodzi o komputeryzację, nie posiadał symulatorów, na których mógłby szkolić inżynierów. Więc dla wielu z nich praca w Czarnobylu była pierwszym zetknięciem się z reaktorem jądrowym w praktyce. Celem rozsławienia cudownego miasta Prypeć, miejscowy i społkom przygotował album wypełniony barwnymi zdjęciami bawiących się mieszkańców. Średnia wieku wynosiła 26 lat. A ponad jedna trzecia była dziećmi. Młode rodziny miały dostęp do pięciu szkół, trzech basenów, trzydziestu pięciu placów zabaw i plaż na piaszczystych brzegach rzeki. Planiści zadbali o zachowanie leśnego krajobrazu i każdy blok mieszkalny otoczony był drzewami. Budynki i przestrzenie publiczne przyozdobione były rzeźbami i spektakularnymi mozaikami, celebrującymi naukę i technologię. Nowoczesne i wyrafinowane miasto znajdowało się w środku leśnej głuszy, umożliwiając bliski kontakt z naturą. Pewnego letniego dnia żona Bryuchanowa, Walentina, dostrzegła parę łosi, wynurzających się z Prypeci i snujących się po plaży, które następnie zniknęły w lesie, nie zważając na zainteresowanie plażowiczów opalających się na piasku. Miasto wraz z całym jego dobrodziejstwem, w tym szpitalem i piętnastoma przedszkolami, traktowane było jako przedłużenie elektrowni i finansowane bezpośrednio z Moskwy przez Ministerstwo Energetyki. Funkcjonowało w ekonomicznej bańce niczym oaza dostatku na pustyni niedoborów i deprawacji. Sklepy z żywnością zaopatrywano lepiej niż te w Kijowie. Można w nich było dostać wieprzowinę, cielęcinę, świeże ogórki i pomidory, a także ponad pięć rodzajów kiełbas. W domu towarowym Raduga, czyli tęcza, dostępna była nawet austriacka zastawa i francuskie perfumy, i to bez konieczności zapisywania się na listę. W Atomgradzie funkcjonowało kino, szkoła muzyczna, salon piękności i klub jachtowy. Prypeć była mała, niewiele budynków, miało więcej niż dziesięć pięter, a całe miasto można było przejść w dwadzieścia minut. Każdy znał każdego, a milicja i lokalny szef KGB, którego biuro mieściło się na piątym piętrze i spółkomu, nie mieli dużo do roboty. Zgłaszano głównie drobne przejawy wandalizmu i pijaństwo w miejscach publicznych. Każdej wiosny ukazywała się ponura strona miasta. Gdy śnieg topniał, pojawiały się ciała pijaków, którzy zimą wpadli pod lód i utonęli. Ktoś wychowany na zachodzie dostrzegłby niedostatki Prypeci Pożółką trawę przebijającą między betonowymi płytami czy nijaką jednostajność wielopiętrowych budynków. Ale dla mężczyzn i kobiet urodzonych w radzieckich miastach przemysłowych, wychowanych na spieczonych kazachskich stepach lub w koloniach karnych na Syberii, nowy Atomgrad był prawdziwym, robotniczym rajem. Amatorskie filmy i zdjęcia ukazują mieszkańców Prypeci. Nie jako stłamszone ofiary socjalistycznego eksperymentu, ale jako beztroskich młodych ludzi, pływających kajakami, żaglówkami, tańczących lub pozujących w nowych kreacjach. Ich dzieci bawią się na wielkim stalowym słoniu lub jaskrawo pomalowanej ciężarówce. Radośni optymiści w mieście przyszłości. Pod koniec grudnia 1985 roku Wiktor i Valentina Bruchanowie mogli uznać kończący się rok za czas triumfów i przełomów w życiu rodzinnym oraz w pracy. W sierpniu ich córka wyszła za mąż i wraz z mężem wróciła na studia w Instytucie Medycznym w Kijowie. Wkrótce potem zaszła w ciążę, w grudniu para świętowała 50. urodziny Wiktora, a zaraz potem swoje srebrne gody. Urządzając przyjęcie w wielkim narożnym mieszkaniu z widokiem na główny plac prypeci, Wiktora spotkał zaszczyt zaproszenia do Moskwy na zbliżający się 27. zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, co było ważnym gestem aprobaty jego przełożonych. Zjazd był istotny dla całego ZSRR, gdyż po raz pierwszy. Poprowadzić go miał nowy sekretarz generalny Imperium, Michał Gorbaczow. Gorbaczow doszedł do władzy w marcu 1985 roku, przerywając długi łańcuch geriatrycznych aparatczyków, których problemy zdrowotne, pijaństwo i demencja starcza musiały być ukrywane przez coraz bardziej zdesperowaną ochronę. 54-letni Gorbaczow był dynamiczny i budził entuzjazm na zachodzie. Politycznie ukształtowany w latach 60. jako pierwszy spełniących tę funkcję, wykorzystywał potęgę telewizji. Mówił dziarsko, ze swoim południowym akcentem i chętnie wchodził w tłum, niby spontanicznie. Lecz w rzeczywistości był to gest drobiazgowo wyreżyserowany przez KGB. Często pojawiał się we flagowym programie informacyjnym publicznej telewizji w Riemia, oglądanym co wieczór przez niemal 200 milionów osób. Ogłosił plan ekonomicznych przekształceń, pierestrojki, a w punkcie kulminacyjnym partyjnego zjazdu, w marcu 1986 roku, mówił o potrzebie głasności, czyli jawności rządów. Jako oddany socjalista Gorbaczow uważał, że ZSRR zboczył z kursu. Ale powracając do fundamentów położonych przez Lenina, nadal ma szansę osiągnąć stan komunistycznej utopii. Jednak do tego celu prowadziła długa droga. Gospodarka chwiała się pod ciężarem zimnej wojny. Radzieccy żołnierze ugrzęźli w Afganistanie. A w 1983 roku. Amerykański prezydent Ronald Reagan przeniósł wyścig zbrojeń w kosmos, inicjując program obrony strategicznej Gwiezdne wojny. Nuklearna zagłada wydawała się bliższa niż kiedykolwiek. Tymczasem w ZSRR było po staremu, kraj wciąż dusił się z powodu biurokracji i korupcji, ery stagnacji. 16 lat budowy czterech reaktorów i całego miasta na odludnych moczarach było dla Wiktora Bryuchanowa praktyczną lekcją realiów systemu. Utwardzony na kowadle partii, sprężysty za sprawą przywilejów, dobrze poinformowany i posiadający własną opinię młody specjalista przeobraził się w posłuszne narzędzie nomenklatury. Osiągnął cele, i zrealizował plan, wykazał wartość swoją i swoich ludzi. Dostał też premię za sprostanie terminom i wyrobienie norm. Podobnie jak inni radzieccy dyrektorzy, nauczył się też, jak działać doraźnie i naginać zasoby, żeby sprostać nierealnym celom. Musiał oszczędzać, być kreatywnym w księgowości i omijać przepisy. Gdy okazało się, że materiały wymienione przez architektów elektrowni w Czarnobylu są niedostępne, Briuchanow musiał improwizować. Plany zakładały wykorzystanie ognioodpornych kabli. Ale te były trudno dostępne, więc budowniczowie musieli sobie poradzić inaczej. Ministerstwo Energetyki w Moskwie. Dowiedziawszy się, że dach hali turbin został pokryty łatwopalnym bituminem, nakazało go wymienić. Ale ognioodporny materiał, którym trzeba było pokryć powierzchnię o szerokości pięćdziesięciu metrów i długości niemal kilometra, nie był nawet produkowany w Związku Radzieckim, więc ministerstwo zrobiło wyjątek i bitumin pozostał. Gdy lokalny sekretarz partii nakazał Briuchanowowi wybudować w prypeci olimpijski basen, ten zaoponował. Takie obiekty znajdowały się jedynie w radzieckich miastach liczących więcej niż milion mieszkańców. Sekretarz nalegał: Macie go zbudować. Bruchanow go więc posłuchał. Fundusze pozyskał manipulując przy budżecie miasta i oszukując bank. Zbliżał się termin oddania czwartego i najbardziej zaawansowanego reaktora elektrowni w Czarnobylu, a wciąż nie wykonano czasochłonnego testu bezpieczeństwa turbin. Bryuchanow po cichu przełożył go na kiedy indziej, żeby sprostać wyznaczonemu przez Moskwę terminowi na ostatni dzień 1983 roku. Niczym kapryśna kochanka. Ministerstwo Energetyki i Elektryfikacji znów nie było zadowolone. Na początku lat 80. wyśrubowany plan konstrukcji jądrowych został jeszcze bardziej dokręcony i wprowadzono oszałamiające plany budowy coraz większych elektrowni na zachodzie ZSRR. Moskwa miała plan, by pod koniec wieku Czarnobyl stał się częścią gęstej sieci mega kompleksów, z których każdy mógł pomieścić nawet tuzin reaktorów. W 1984 roku plan ukończenia piątego reaktora został przesunięty o rok. Ekipę nękały problemy z siłą roboczą i zasobami. Beton był wadliwy, a robotnikom brakowało narzędzi. Agenci KGB ich informatorzy w elektrowni wciąż donosili o alarmujących wadach konstrukcyjnych. W 1985 roku Bryuchanow otrzymał instrukcję budowy Czarnobyla II, osobnej elektrowni z kolejnymi czterema reaktorami RBMK, z wykorzystaniem jeszcze potężniejszego modelu, który świeżo wyjechał z deski kreślarskiej – Elektrownia miała stanąć kilkaset metrów od istniejącej, na drugim brzegu kanału, a towarzyszyć jej miało nowe osiedle dla pracowników w obrębie Prypeci. Trzeba było także wybudować most i dziesięciopiętrowy budynek administracyjny, na szczycie którego znajdowałoby się biuro dyrektora, skąd mógłby on podziwiać swoje nuklearne królestwo. Bryuchanow pracował na okrągło. Niemal o każdej porze dnia i nocy można go było zastać gdzieś w elektrowni. Jeśli pojawiła się jakaś awaria, co zdarzało się często, dyrektor nie miał czasu nawet zjeść i przez całą dobę funkcjonował wyłącznie na kawie i papierosach. Podczas zebrań często milczał. Nigdy też nie wypowiadał dwóch słów, jeśli wystarczyło jedno samotny i wyczerpany, miał niewielu przyjaciół, a z kłopotów nie zwierzał się nawet własnej żonie. Zmieniła się też załoga Bryuchanowa. Pełna zapału drużyna młodych specjalistów, która zasiedliła nieocieplane leśne kwatery i pomogła uruchomić pierwszy reaktor, dawno stąd wyjechała, a na jej miejsce spłynęły tysiące nowych pracowników. Wiktorowi trudno było utrzymać dyscyplinę. Chociaż był utalentowany technicznie, brakowało mu zmysłu interpersonalnego, wymaganego przy zarządzaniu na sowiecką skalę. Przełożony budowniczych elektrowni, despotyczny i mający dobre znajomości w partii, który autorytetem rywalizował z dyrektorem, przezywał go Ślamazarą. Era stagnacji wywołała moralny rozkład w radzieckich zakładach pracy, potęgując brak odpowiedzialności osobistej, nawet w elektrowniach jądrowych. Radziecki utopizm ekonomiczny nie uznawał bezrobocia. Chronicznymi problemami były więc przerost zatrudnienia i absencje. Na briuchanowie. Jako dyrektorze elektrowni i przylegającego do niej miasta ciążyła odpowiedzialność zapewnienia każdemu mieszkańcowi Prypeci zatrudnienia. Praca na budowie dawała zajęcie 25 tysiącom osób. Wiktor planował też wybudowanie fabryki elektroniki Jupiter, która umożliwiłaby pracę większej liczbie kobiet. No ale to nie wystarczyło. Na każdą zmianę do elektrowni w Czarnobylu przyjeżdżały autobusem z prypeci setki mężczyzn i kobiet. A w godzinach pracy większość z nich siedziała nic nie robiąc. Niektórzy byli inżynierami na stażu, którzy planowali dostać się do wysoko wykwalifikowanej elity, zwanej atomistami. Póki co jednak przyglądali się ekspertom przy pracy. Byli też mechanicy i elektrycy z innych obszarów przemysłu energetycznego, tak zwani energetycy, szczerze wierzący w nieszkodliwość elektrowni jądrowych. Wmawiano im, że promieniowanie jest tak nieszkodliwe, że można nim smarować chleb, a reaktor jest jak samowar, prostszy od elektrowni cieplnej. W domach. Niektórzy z nich pili ze szklanek w opalizujące wzory które, jeśli wierzyć ich przechwałkom, powstały po zanurzeniu w radioaktywnej wodzie służącej do chłodzenia reaktora. Inni spędzali swoje zmiany na czytaniu książek lub graniu w karty. Ci, którzy rzeczywiście mieli coś ważnego do zrobienia, nazywani byli z biurokratyczną szczerością niepozbawioną kpiny, Grupą efektywnego zarządzania. Ciężar zbędnej siły roboczej dawał się wyznaki nawet tym, którzy mieli pilne obowiązki, i infekował środowisko elektrowni niekompetencją i niebezpiecznym poczuciem inercji. Doświadczona ekipa niezależnych inżynierów jądrowych, którzy nadzorowali uruchomienie pierwszych czterech reaktorów, opuściła elektrownię. Brakowało starszych specjalistów. Głównym inżynierem, zastępcą Bruchanowa odpowiedzialnym za funkcjonowanie elektrowni, był Nikołaj Fomin. Były sekretarz partii i arogancki hełpliwy aparatczyk starej szkoły. Łysiejący o beczkowatym torsie, o nieśmielającym uśmiechu i pewnym siebie barytonowym głosie którego ton gwałtownie wzrastał, gdy górę brały w nim emocje, Fomin miał w sobie tę sowiecką apodyktyczną charyzmę, której brakowało Bryuchanowowi. Był inżynierem elektrykiem i dostał to stanowisko dzięki wsparciu partii w Moskwie, mimo tego, że Ministerstwo Energetyki było temu przeciwne. Nie miał żadnego doświadczenia z energią jądrową, a wiedzę z zakresu fizyki jądrowej zdobył podczas kursu korespondencyjnego, ale ideologicznie był bez zarzutu. Wiosną 1986 roku Czarnobyl był oficjalnie jedną z najlepszych elektrowni jądrowych w Związku Radzieckim i mówiło się, że lojalność Bryuchanowa wobec partii miała zostać wkrótce nagrodzona. Na podstawie wyników ostatniego planu pięcioletniego, elektrownia miała otrzymać najwyższe wyróżnienie Order Lenina. Załoga dostałaby premię finansową, a Bryuchanow zostałby oznaczony gwiazdą bohatera pracy socjalistycznej. Ministerstwo Energetyki podpisało już decyzję awansu Bryuchanowa do Moskwy, a Fomin miał przejąć obowiązki dyrektora elektrowni. Planowano ogłosić to w święto 1 maja dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Bryuchanow stworzył piękne i kochane przez mieszkańców miasto Prypeć od podstaw. Pomimo utworzenia Rady Miasta, każda decyzja dotycząca Atomgradu, nieważne jak trywialna, musiała zostać przez niego osobiście zatwierdzona. Architekci od początku nalegali by sadzić w mieście jak najwięcej różnych drzew i krzewów: brzuz, wiązów, kasztanowców, jaśminu, bzu i berberysów, ale Briuchanow uwielbiał kwiaty i nakazał sadzić właśnie je. Na posiedzeniu i w 1985 roku wykazał się wielkim gestem. Na jego życzenie na ulicach miało zakwitnąć pięćdziesiąt tysięcy róż, po jednej dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w mieście. Nie obeszło się bez wątpliwości skąd zdobyć tyle kwiatów. A jednak, następnej wiosny, za ogromną sumę, zakupiono na Litwie i Łotwie trzydzieści tysięcy róż bałtyckich i zasadzono pod Topolami, wzdłuż długiego prospektu Lenina i wokół centralnego placu. Na podwyższonym placu przy ulicy Kurczatowa na końcu malowniczej promenady wiodącej do miasta planowano postawić pomnik Lenina. Na dobrą sprawę obowiązkowy w każdym dużym radzieckim mieście, pomnika jednak dotąd nie było. Rada miasta ogłosiła ukończenie projektu, a na cokole, na którym miał stanąć, znalazła się trójkątna drewniana skrzynia z portretem, sierpem i młotem oraz sloganem. Imię i cel Lenina będą żyły wiecznie. Tymczasem Wiktor Bruchanow dał swoje błogosławieństwo kolejnemu pomnikowi antycznych bogów. Gigantycznej, realistycznej statule wysokości 6 metrów i odlanej z brązu, postawionej przed kinem. Przedstawiała ona Tytana, nagiego, pod połami powłóczystej szaty, wznoszącego ku górze języki płomieni. Był to Prometeusz, który stąpił z Olimpu. Niósł dar ognia, ofiarowując ludzkości światło, ciepło i zalążek cywilizacji. Podobnie jak przodownicy z czerwonego atomu, rozświetlili domostwa w całym ZSRR. Ale grecki mit miał też mroczną stronę. Rozwścieczony kradzieżą największego sekretu bogów Zeus, przykuł prometeusza do skały, gdzie gigantyczny orzeł codziennie, przez całą wieczność, miał wydziobywać mu odrastającą wątrobę. Człowiek też nie uniknął zemsty za przyjęcie daru prometeusza. Zeus zesłał na ziemię pierwszą kobietę, Pandorę. Niosła ona puszkę po której otwarciu rozprzestrzenić się miało niemożliwe do opanowania zło. Rozdział drugi. Alfa, beta i gamma. Wszystko w kosmosie składa się z atomów, cząstek pyłu gwiezdnego tworzącego materię. Na atomy Miliony razy mniejsze od średnicy ludzkiego włosa, składa się głównie pusta przestrzeń, ale w ich środku znajduje się jądro niewiarygodnie gęste jakby sześć miliardów samochodów zostało upchniętych w jednej walizce i pełne uśpionej energii. Wokół jądra, złożonego z protonów i neutronów, orbituje chmura elektronów. A wszystko to razem trzyma tak zwane oddziaływanie silne. Oddziaływanie silne, podobnie jak grawitacja, należy do czterech podstawowych sił, na których opiera się wszechświat. Swego czasu naukowcy wierzyli, że jest ono tak mocne, że atomy są niezniszczalne i niepodzielne. Stwierdzili też, że ani masa, ani energia nie mogą być stworzone ani zniszczone. W 1905 roku Albert Einstein obalił tę teorię. Stwierdził, że jeśli udałoby się rozerwać atom, jego niewielka masa wyzwoliłaby stosunkowo dużą energię. Swoją teorię zawarł w równaniu. Wyzwolona energia równa się utraconej masie pomnożonej przez prędkość światła do kwadratu. E równa się mc kwadrat. W 1938 roku trzech naukowców w Niemczech odkryło, że gdy atomy ciężkiego metalu uranu bombarduje się neutronami, ich jądro może się rozpaść, wyzwalając energię. Gdy jądro się rozpada, neutrony wyrzucane są z olbrzymią prędkością, uderzając w pobliskie atomy, co z kolei powoduje ich rozbicie i wyzwolenie jeszcze większej energii. Jeśli zebrać wystarczająco dużo atomów uranu w odpowiedniej konfiguracji, tworząc masę krytyczną, proces sam się podtrzymuje. A neutrony jednego jądra rozbijają inne jądra i wyzwalają jeszcze więcej neutronów, pędzących na zderzenie z kolejnymi jądrami. Powstała reakcja łańcuchowa rozszczepiania atomów wyzwala niewiarygodną ilość energii. O godzinie 8.16 rano 6 sierpnia 1945 roku, bomba jądrowa zawierająca 64 kg uranu została zdetonowana. 580 metrów nad japońskim miastem Hiroshima. W okrutny sposób udowadniając słuszność równania Einsteina. Sama bomba okazała się szalenie nieefektywna. Tylko jeden kilogram uranu wywołał reakcję łańcuchową i tylko 700 miligramów masy. Tyle co waży motyl, zostało zamienionych na energię. Ale to wystarczyło, żeby w ułamku sekundy zrównać całe miasto z powierzchnią ziemi. Około 78 tysięcy osób zmarło natychmiast lub tuż po eksplozji. Wyparowało, zostało zmiażdżonych lub spłonęło w burzy ognia, która nastąpiła po śmiertelnej fali uderzeniowej. Natomiast jeszcze w tym samym roku kolejne 25 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Zachorowało i zmarło w wyniku wystawienia na promieniowanie wyzwolone podczas eksplozji pierwszej bomby atomowej. Promieniowanie powstaje w wyniku rozpadu niestabilnych atomów. Atomy różnych pierwiastków różnią się masą w zależności od liczby protonów i neutronów w każdym jądrze. Każdy pierwiastek ma unikalną liczbę protonów która nigdy się nie zmienia i określa jego liczbę atomową i miejsce w układzie okresowym. Przykładowo: wodór ma tylko jeden proton, tlen 8, złoto 79, ale atomy danego pierwiastka mogą różnić się pod względem neutronów, tworząc różne izotopy: od deuteru wodoru z jednym dodatkowym do uranu 235 uranu ze 143 dodatkowymi neutronami Dodając lub odejmując neutrony od jądra stabilnego atomu tworzy się niestabilne izotopy. Każdy niestabilny izotop będzie próbował odzyskać równowagę, wyrzucając cząstki jądra, żeby osiągnąć stabilność. W ten sposób utworzy inny izotop albo nawet zupełnie nowy pierwiastek. Na przykład, pluton 239 oddaje dwa protony i dwa neutrony, a jego jądro staje się uranem 235. Ten dynamiczny proces jądrowego rozkładu to radioaktywność. Energia wyzwalana podczas wyrzucania neutronów przez atomy w formie fal lub cząsteczek jest promieniowaniem. Promieniowanie nas otacza wydziela je Słońce, jest obecne w promieniach kosmicznych, a miasta leżące na dużej wysokości otrzymują większe dawki promieniowania tła niż te na poziomie morza. Podziemne złoża toru i uranu emitują promieniowanie tak samo jak kamienie i cegły, z których stawiane są domy. Granit, z którego zbudowano kapitol Stanów Zjednoczonych, jest tak radioaktywny, że budynek nie przeszedłby federalnych testów bezpieczeństwa regulujących pracę elektrowni jądrowej. Wszystkie żywe tkanki w jakimś stopniu promieniują. Zarówno ludzie, jak i banany emitują promieniowanie, bo zawierają niewielką ilość radioizotopowego potasu 40. Najwięcej potasu 40 w ludzkim organizmie zawierają mięśnie. Więc, mężczyźni są generalnie bardziej radioaktywni od kobiet. Orzechy brazylijskie, które zawierają tysiąc razy więcej radu niż inne produkty organiczne, są najbardziej radioaktywną żywnością na świecie. Radiacja jest niewidoczna, nie ma smaku ani zapachu. Nie udowodniono jeszcze, czy wystawienie na jakiekolwiek promieniowanie jest zupełnie bezpieczne. Natomiast robi się ono groźne, gdy emitowane cząsteczki i fale rozbijają lub zmieniają atomy, z których zbudowane są tkanki żywych organizmów. Takie promieniowanie o wysokiej energii to promieniowanie jonizujące. Promieniowanie jonizujące występuje w trzech podstawowych formach: cząsteczek alfa, cząsteczek beta, i promieni Gamma. Cząsteczki alfa są stosunkowo duże, ciężkie i poruszają się powoli, przez co nie potrafią przeniknąć przez skórę. Może je zatrzymać nawet kartka papieru. Jeśli jednak zostaną wchłonięte do organizmu, np. połknięte lub wciągnięte z powietrzem, potrafią wywołać spustoszenie wśród chromosomów i doprowadzić do śmierci. Radon-222, który zbiera się w formie gazu w niewietrzonych piwnicach, emituje cząsteczki alfa, które mogą dostać się do płuc, powodując raka. Polon-210 też emituje cząsteczki alfa i jest jedną z substancji rakotwórczych w papierosowym dymie. Tę właśnie truciznę podał w herbacie Aleksandrowi Litwinienko, agent FSB w Londynie w 2006 roku. Cząsteczki beta są mniejsze i poruszają się szybciej od cząsteczek alfa. Potrafią przeniknąć dotkanek i spowodować widoczne oparzenia i trwałe szkody genetyczne. Papier nie uchroni przed cząsteczkami beta, ale folia aluminiowa lub odpowiedni dystans już tak. Z odległości 3 metrów cząsteczki beta nie stanowią dużego zagrożenia. Organizm może pomylić emitujące cząsteczki beta izotopy z niezbędnymi do życia składnikami i odkładać je w konkretnych organach. Strąd 90, izotop należący do tej samej chemicznej rodziny co wapń, składowany jest w kościach. Ruten wchłaniany jest przez jelito, jod 131 gromadzi się głównie w tarczycy u dzieci, gdzie może powodować raka. Promienie gamma. Fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, podróżujące z prędkością światła, mają najwięcej energii z wyżej wymienionych. Potrafią pokonać duże dystanse, penetrować wszystko, z wyjątkiem grubego betonu i ołowiu, a także niszczyć elektronikę. Promienie gamma mogą przeniknąć przez ludzki organizm bez zwalniania, rozbijając komórki niczym kanonada mikroskopijnych kul. Wystawienie na promieniowanie jonizujące w wysokiej dawce powoduje chorobę popromienną, a ludzkie tkanki zostają rozerwane, zniekształcone i zniszczone. Na poziomie mikroskopowym. Jej objawami są nudności, wymioty, krwawienie, utrata włosów, a następnie zapaść układu odpornościowego, nieprawidłowości w szpiku kostnym, dezintegracja organów wewnętrznych i, ostatecznie, śmierć. Pionierzy atomistyki. Którzy jako pierwsi badali promieniowanie pod koniec XIX wieku, byli oczarowani efektami radiacji. Wilhelm Röntgen, który w 1895 roku odkrył promienie X, podczas eksperymentu obserwował z zaciekawieniem projekcję kości własnej dłoni na ścianie laboratorium. Gdy wkrótce potem wykonał pierwsze na świecie zdjęcie z użyciem promieni X, na którym znalazła się dłoń jego żony wraz z obrączką ślubną, kobieta była przerażona. Ujrzałam własną śmierć, powiedziała. Z czasem rentgen zaczął stosować środki ostrożności, by chronić się przed negatywnymi skutkami własnego odkrycia, ale inni nie byli tak rozważni. W 1896 roku Thomas Edison opracował fluoroskop który emitował promienie X na ekran, pozwalając zajrzeć do wnętrza obiektów. Eksperymenty Edisona wymagały asystenta, który musiał trzymać dłoń na skrzynce, wystawiając się na działanie promieni. Gdy dłoń pomocnika została poparzona, zaczął po prostu używać drugiej. Ale oparzenia nie chciały się goić, chirurdzy musieli amputować lewe ramię i cztery palce prawej dłoni. Gdy nowotwór rozprzestrzenił się wzdłuż ramienia, je także trzeba było usunąć. Choroba dotarła do jego klatki piersiowej i zmarł w październiku 1904 roku, jako pierwsza znana ofiara wyzwolonego przez człowieka promieniowania. Mimo, że zdawano sobie sprawę z zewnętrznych szkód powstających w wyniku promieniowania, wciąż niewiele wiedziano na temat wewnętrznych zagrożeń. Na początku XX wieku sprzedawano syrop zawierający rad, który miał dodawać energii. W 1903 roku Maria Skłodowska i Pierre Curie dostali Nagrodę Nobla za odkrycie polonu i radu, emitujących cząsteczki alfa i niemal milion razy bardziej radioaktywnych niż uran, które wydobywali z ton sześciennych kleistej, smolistej rudy w paryskim laboratorium. Pier zginął w wypadku drogowym, ale Maria kontynuowała badania nad radioaktywnymi cząsteczkami aż do śmierci w 1934 roku, której przyczyną było prawdopodobnie uszkodzenie szpiku przez promieniowanie. Ponad 80 lat od jej śmierci laboratoryjne notatniki Skłodowskiej są tak radioaktywne, że przechowuje się je w pojemnikach pokrytych ołowiem. Jako, że rad w połączeniu z innymi pierwiastkami świeci w ciemności, zegarmistrzowie tworzyli fluorescencyjne cyfry na tarczach zegarów, a do precyzyjnej pracy ich malowania zatrudniali młode kobiety. W fabrykach zegarków w New Jersey, Connecticut i Illinois radowe dziewczyny uczone były, aby lizać koniuszki pędzelków przed zanurzeniem ich w radioaktywnej farbie. Gdy szczęki i szkielety dziewcząt zaczęły gnić i się rozpadać, pracodawcy twierdzili, że chorują na syfilis. Proces sądowy wykazał, że menedżerowie byli świadomi ryzyka pracy z radem i robili wszystko, żeby ukryć prawdę przed pracownicami. To wówczas społeczeństwo dowiedziało się o niebezpieczeństwie obcowania z radioaktywnym materiałem biologiczne działanie promieniowania na ludzkie ciało zaczęto mierzyć w remach. Po angielsku: Röntgen equivalent man. röntgen w stosunku do człowieka. Składała się na to skomplikowana kombinacja czynników: typ promieniowania, czas ekspozycji, jak bardzo penetruje ciało i w jakich miejscach oraz jak bardzo te części ciała podatne są na promieniowanie. Fragmenty ciała, w których komórki szybko się dzielą, szpik kostny, skóra, przewód pokarmowy są bardziej podatne niż serce, wątroba i mózg. Niektóre radionuklidy, jak rad czy stront, emitują silniejsze promieniowanie, przez co są bardziej niebezpieczne niż cez czy potas. Ci, którzy przeżyli bombardowanie Hiroshimy, i trzy dni później Nagasaki stali się przedmiotem trwającego ponad 70 lat badania konsekwencji choroby popromiennej na dużej liczbie osób, które umożliwiło stworzenie uniwersalnej bazy danych dotyczącej długofalowych skutków promieniowania jonizującego u ludzi. Spośród tych, którzy przeżyli eksplozję w Nagasaki, 35 tysięcy zmarło w ciągu kolejnej doby. Osoby cierpiące na chorobę popromienną utraciły włosy w ciągu jednego lub dwóch tygodni, a potem dostały krwawej biegunki, stały się podatne na infekcje i miały wysoką gorączkę. Kolejne 37 tysięcy osób zmarło w ciągu trzech miesięcy. Podobna liczba przeżyła dłużej, ale w ciągu trzech lat zachorowała na białaczkę. Pod koniec lat 40. był to pierwszy nowotwór, którego wiązano z promieniowaniem. Efekt promieniowania jonizującego na przedmioty nieożywione i organizmy żywe był intensywnie badany pod koniec lat 50. XX wieku przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. W ramach rządowego projektu stworzenia samolotów napędzanych energią jądrową, Lockheed Aircraft. Zbudował chłodzony wodą 10 megawatowy reaktor jądrowy schowany w podziemnym szybie w lasach północnej Georgii. Po przyciśnięciu jednego guzika reaktor wysuwał się na powierzchnię, wystawiając wszystko w zasięgu 300 metrów na śmiertelną dawkę promieniowania. W czerwcu 1959 roku Radiation Effects Reactor po raz pierwszy pokazał swoją moc, zabijając niemal wszystko w otoczeniu. Owady spadały na ziemię, małe zwierzęta wraz z żyjącymi na nich bakteriami padały martwe. Fenomen ten naukowcy nazwali natychmiastową taksydermią. Rośliny reagowały różnie: dęby spłonęły, ale paluszniki niemal nie ucierpiały. Największą odpornością wykazały się sosny. Równie tajemnicza była reakcja przedmiotów, które znalazły się w zasięgu reaktora. Przezroczyste butelki Coca-Coli zbrązowiały, płyn hydrauliczny zmienił się w gumę, sprzęt elektroniczny przestał działać, a gumowe opony stwardniały niczym skała. Promieniowanie jonizujące może okazać się dla istoty ludzkiej zgubne. Ale rzadko towarzyszą mu jakieś objawy. Człowiek może dostać dawkę setki razy przekraczającą śmiertelną i nic nie poczuć. 21 sierpnia 1945 roku, dwa tygodnie po zrzuceniu bomby na Hiroshima, Harry K. Duglian Jr., 24-letni fizyk biorący udział w projekcie Manhattan, przeprowadzał po godzinach eksperyment w Los Alamos w Nowym Meksyku kiedy nagle omsknęła mu się dłoń. Badana przez niego kula plutonu, otoczona węglikiem wolframu, osiągnęła masę krytyczną. Młody naukowiec ujrzał niebieski błysk i został uderzony falą promieni gamma i neutronowych o mocy ponad 500 remów. Natychmiast zakończył eksperyment i zgłosił się do szpitala. Chociaż nie miał żadnych widocznych objawów. Ale promieniowanie? I tak, zabiło go bezlitośnie niczym rozpędzony pociąg. Dwadzieścia pięć dni później Dachlan zapadł w śpiączkę, z której już się nie obudził. Był pierwszą osobą, która zmarła w wyniku przypadkowego wystawienia na działanie reakcji jądrowej. New York Times napisał, że zmarł w wyniku poparzeń doznanych podczas przemysłowego wypadku. Przemysł energii jądrowej od samego początku starał się uciec z cienia armii. Pierwszy reaktor jądrowy, zbudowany ręcznie na nieużywanym boisku futbolowym Uniwersytetu w Chicago w 1942 roku, służył projektowi Manhattan, który był kluczowy dla stworzenia materiału rozszczepialnego potrzebnego do budowy pierwszej na świecie bomby atomowej. Kolejne reaktory, zbudowane na trudno dostępnych ziemiach wzdłuż rzeki Columbia w Hanford w stanie Washington, wykorzystywane były wyłącznie do produkcji plutonu, zasilającego rosnący arsenał bomb atomowych Stanów Zjednoczonych. Amerykańska marynarka wojenna odpowiedzialna była za projekt reaktora, wykorzystywany później niemal w każdej elektrowni jądrowej w kraju. Pierwsza elektrownia jądrowa w Stanach została zbudowana w oparciu o projekty budowy pierwszego lotniskowca zasilanego energią jądrową. W ZSRR schemat był podobny: pierwsza radziecka bomba atomowa RDS-1 lub gadżet. Jak nazywali ją budowniczowie, została zdetonowana o świcie 29 sierpnia 1949 roku na poligonie znajdującym się 140 km na północny zachód od miasta Semei na kazachskich stepach. Projekt pod kryptonimem Problem Nr 1 Prowadzony był przez Igora Kurczatowa, 46-letniego fizyka z krzaczastą, szpiczastą brodą wiktoriańskiego spirytysty, który był ceniony przez tajne służby za dyskrecję i polityczną przebiegłość. Bomba była wierną kopią Fatmana, który cztery lata wcześniej obrócił w pył Nagasaki i zawierała rdzeń z plutonu wyprodukowanego w reaktorze znanym jako reaktor A lub Anuszka, wzorowanym na tych z Hanford, Kurczatow, odniósł sukces przy pomocy dobrze ulokowanych szpiegów i informacji zawartych w książce Energia atomowa dla celów militarnych, opublikowanej przez amerykański rząd w 1945 roku i natychmiast przetłumaczonej w Moskwie na język rosyjski piecze nad energią atomową sprawował nowo powstały Wydział I i Atomowe Politbiuro, nadzorowane przez sadystycznego poplecznika Stalina Ławrentija Berię, szefa NKWD, organizacji poprzedzającej KGB. Radzieckim projektem jądrowym od samego początku kierowały bezlitosny wyzysk i paranoiczna potrzeba tajności. W 1950 roku Wydział pierwszy zatrudniał 700 tysięcy ludzi, z czego ponad połowa była przymusową siłą roboczą, w tym 50 tysięcy jeńców wojennych w kopalniach uranu. W chwili, gdy więźniowie odpracowali już swoje wyroki, dyrektoriat pakował ich w ciężarówki i zsyłał na daleką Syberię żeby nikomu nie mogli wyjawić, co widzieli. Wielu z nich nigdy nie wróciło. A gdy ekipa Kurczatowa odniosła sukces, została nagrodzona przez Berię proporcjonalnie do kary, jaką wymierzyłby im w przypadku porażki. Tym, których tajne służby miały natychmiast rozstrzelać, czyli Kurczatowa i Nikołaja Doleżala, Autora projektu reaktora Annuszka przyznano najwyższy order państwowy, bohatera pracy socjalistycznej, a także dacze samochody i nagrody pieniężne. Ci, którym danoby zaledwie maksymalne kary więzienia, otrzymali drugi najwyższy order, czyli order Lenina. Już w momencie detonacji gadżetu, Igor Kurczatow planował rozpoczęcie pracy nad reaktorem generującym energię elektryczną. Prace rozpoczęły się w 1950 roku w nowo wybudowanym zamkniętym mieście Obnińsku, dwie godziny na południowy zachód od Moskwy. Ta sama grupa specjalistów, którzy wybudowali Annuszkę, pracowała nad nowym reaktorem. Miał on podgrzewać wodę i zmieniać ją w parę, która z kolei miała zasilać turbinę. Zasoby były nikłe i niektórzy twierdzili, że reaktor nigdy nie stanie się użyteczny. Beria pozwolił na kontynuowanie projektu wyłącznie przez wzgląd na prestiżową pozycję kurczatowa jako ojca bomby atomowej. Dopiero pod koniec 1952 roku rząd uznał energię jądrową, powołując nową organizację zajmującą się projektowaniem reaktorów Instytut Badań Naukowych i Projektowania Technologii Energetycznej znany pod rosyjskim akronimem Nikiet. Rok później ZSRR przetestował pierwszą broń termojądrową, bombę wodorową tysiąc razy silniejszą niż bomba atomowa. Od tego momentu stało się jasne, że oba światowe mocarstwa miały teoretyczną możliwość zniszczenia całej ludzkości. Nawet kurczatów był wstrząśnięty siłą stworzonej przez siebie broni która całą ziemię w promieniu pięciu kilometrów od miejsca detonacji zamieniła w szkło. Niecałe cztery miesiące później, amerykański prezydent Dwight D. Eisenhower wygłosił przemówienie Atom dla pokoju podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, próbując uspokoić amerykańską opinię publiczną, nad którą zawisło widmo apokalipsy. Eisenhower wzywał do globalnej współpracy nad opanowaniem rozpędzającego się wyścigu zbrojeń i okiełznania energii atomowej, tak, żeby służyła ludzkości. Zaproponował zwołanie międzynarodowej konferencji w tym celu. Nikogo specjalnie nie zdziwiło, gdy ZSRR publicznie uznał ten pomysł za pustą propagandę. Jednak, gdy w sierpniu 1955 roku w Genewie odbyła się Międzynarodowa Konferencja ONZ w sprawie pokojowego wykorzystania energii atomowej, sowiecka delegacja zjawiła się. Po raz pierwszy od dwudziestu lat radzieckim naukowcom pozwolono spotkać się z ich zachodnimi kolegami po fachu. Wykorzystali tę sytuację, by wygłosić własną mowę propagandową. Powiedzieli, że 27 czerwca ubiegłego roku udało się podłączyć obniński reaktor oznaczony jako AM1 do moskiewskiej sieci elektrycznej. Był to pierwszy reaktor na świecie wykorzystujący moc jądrową do produkcji elektryczności na potrzeby cywilne. Naukowcy ochrzcili go Atom Mirny Adin. Czyli pokojowy atom 1. Natomiast Amerykanie mieli ukończyć swoją pierwszą elektrownię jądrową w Shippingport w stanie Pensylwania dopiero za dwa lata. Ukryty w staroświeckim otynkowanym budynku z wysokim kominem, który łatwo było pomylić z fabryką czekolady, AM1 generował tylko 5 MW energii. Tyle, ile potrzeba, by zasilić lokomotywę ale symbolizował socjalistyczną przewagę w ujarzmianiu energii jądrowej w służbie ludzkości. Jego uruchomienie wyznaczyło początek przemysłu jądrowego w ZSRR i początek zimnowojennego wyścigu technologicznego pomiędzy supermocarstwami. Wkrótce po śmierci Stalina w 1953 roku Ławrynti Beria został aresztowany, osadzony w więzieniu i rozstrzelany. Pierwszy dyrektoriat został zreorganizowany i przemianowany. Nowe Ministerstwo Budowy Maszyn Średnich, w skrócie MINŚREDMASZ lub ŚREDMASZ, miało teraz nadzorować wszystko co związane z energią jądrową, od wydobywania uranu po testowanie bomb. Nowo wybrany pierwszy sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Nikita Chruszczow zakończył erę stalinowskich represji, wyzwolił sztukę, postawił na nowoczesną technologię i obiecał, że prawdziwy komunizm robotnicze Shangri-La równości i dostatku dla każdego zostanie osiągnięty przed 1980 rokiem. W celu zmodernizowania radzieckiej gospodarki i umocnienia własnej władzy, Chruszczow osobiście promował podróże kosmiczne. I technologię jądrową. Sukces pokojowego atomu jeden sprawił, że radzieccy fizycy i ich partyjni przełożeni posmakowali panaceum, które miało wyzwolić Związek Radziecki od zdeprawowanej przeszłości i pomóc skierować go na drogę ku świetlanej przyszłości. Obywatele radzieccy, wciąż odbudowujący kraj po zniszczeniach II wojny światowej, postrzegali reaktor w Obnińsku jako przykład światowej dominacji technologicznej ZSRR, która potrafiła przysłużyć się zwykłym obywatelom, dostarczając im ciepło i światło do domostw. Fizycy pracujący nad AM1 otrzymali ordery Lenina. A moc atomu wysławiana była w artykułach prasowych, filmach i programach radiowych. Ministerstwo Kultury wydało podręczniki dla szkół podstawowych, w których uczono dzieci podstaw działania energii atomowej i tego, że Związek Radziecki rozwija program jądrowy w celach pokojowych, w przeciwieństwie do militarnych zapędów Stanów Zjednoczonych. Według historyka Paula Josephsona, naukowcy jądrowi stali się obok kosmonautów i męczenników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej niemal mitycznymi postaciami w panteonie sowieckich bohaterów. Jednak ten mały reaktor w obniisku nie był tym, na co wyglądał. Nie stworzono go w celu wytwarzania energii elektrycznej, ale po to, aby szybko i tanio produkować paliwo do bomb plutonowych. Jego budowę nadzorowała ta sama ekipa z Ministerstwa Budowy Maszyn Średnich, która wybudowała reaktor Annuszka. Na drodze do jego ukończenia stanęła korozja, wycieki i wadliwe urządzenia. Pierwotnie miał dostarczać napęd do jądrowych łodzi podwodnych. Dopiero gdy okazało się to niepraktyczne, jego oryginalny akronim AM atom morski rozwinięto do nowej pełnej nazwy, sugerującej bardziej niewinne cele. Reaktor ten był też z natury niestabilny. W przeciwieństwie do broni jądrowej, w której duża liczba atomów uranu rozszczepia się w ułamku sekundy, wyzwalając energię w śmiercionośnym błysku ciepła i światła, proces działania reaktora musi być precyzyjnie regulowany. Tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Wymaga to trzech czynników: moderatora, prętów regulacyjnych i chłodziwa. Najprostsza forma reaktora jądrowego nie wymaga żadnego sprzętu. Jeśli umieścić właściwą ilość uranu-235 w obecności moderatora neutronów, na przykład wody lub grafitu, które spowalniają ruch neutronów uranu, umożliwiając ich zderzanie, rozpocznie się samopodtrzymująca reakcja łańcuchowa, wyzwalająca energię pod postacią ciepła. Idealna kombinacja tych czynników występuje nawet w naturze. Wykryto ją w pochodzących sprzed dwóch miliardów lat złożach uranu na terenie afrykańskiego państwa Gabon, gdzie funkcje moderatora pełniły wody gruntowe. Reakcja łańcuchowa rozpoczęła się tam dwa miliardy lat temu, produkując niewielką ilość energii cieplnej, około 100 kW, czyli wystarczającą do zapalenia tysiąca żarówek i trwała z przerwami przez milion lat. Póki woda nie wyparowała. Jednak, by utrzymywać stabilną moc reaktora, należy sztucznie kontrolować zachowanie neutronów, zapewniając reakcję łańcuchową na stałym poziomie. Ciepło wydzielane w wyniku rozszczepienia atomów można wykorzystać do wytworzenia energii elektrycznej. W idealnych warunkach rozszczepienie każdego atomu powodowałoby rozszczepienie sąsiadującego atomu. A każda kolejna generacja neutronów byłaby taka sama, przez co reaktor pozostawałby w tym samym stanie krytycznym. Jeśli któryś z procesów rozszczepiania da inną liczbę neutronów niż poprzedni, reaktor przyjmuje masę podkrytyczną. Reakcja łańcuchowa spowalnia i ostatecznie zamiera, a reaktor przestaje funkcjonować. Z kolei, gdy kolejna generacja wyprodukuje więcej neutronów niż poprzednia, reaktor może zacząć pracować zbyt szybko, przyjąć stan nadkrytyczny i wyzwolić dużą ilość energii, niczym bomba jądrowa. Utrzymywanie stabilnego stanu jest zadaniem wymagającym ogromnej precyzji. Pierwsi inżynierowie jądrowi musieli stworzyć narzędzia, by opanować siły, które są niezwykle trudne do okiełznania. Bardzo trudno opanować mikroskopową i niewidzialną aktywność subatomową we wnętrzu reaktora atomowego. Uzyskanie jednego wata elektryczności wymaga ponad 30 miliardów rozszczepień na sekundę. Około 99% neutronów wydzielanych w trakcie rozszczepienia to cząsteczki o wysokiej energii. Wyrzucone z dużą prędkością, tzw. Tak neutrony natychmiastowe, które przemieszczają się z prędkością 20 tysięcy km na sekundę. Neutrony natychmiastowe zderzają się z sąsiadami, powodując kolejne rozszczepienia i podtrzymując reakcję łańcuchową w ciągu 10 nanosekund. Tej niewielkiej cząstki czasu przez twórców projektu Manhattan dowcipnie nazwanej Sheikiem, od idiomu Shake of a Lamb's Tail oznaczającego w mgnieniu oka, nie da się zmierzyć mechanicznie. Na szczęście, pozostały jeden procent neutronów porusza się zdającą się już zmierzyć w sekundach, a nawet minutach, prędkością. To właśnie istnienie tych neutronów opóźnionych, poruszających się na tyle wolno, że dają się kontrolować, umożliwia działanie reaktora jądrowego. Tempo reakcji łańcuchowej można kontrolować, wprowadzając elektromechaniczne pręty, zawierające pierwiastki absorbujące neutrony, takie jak bor czy kadm, które działają jak gąbki pochłaniając i zatrzymując neutrony opóźnione. A tym samym uniemożliwiając im zderzenia z innymi cząstkami. Gdy pręty zostają całkowicie wsunięte do reaktora, pozostają on w stanie podkrytycznym. A gdy się je wysuwa, reakcja powoli przyspiesza i reaktor osiąga stan krytyczny, w którym to stanie może zostać utrzymany lub wyregulowany. Wysunięcie prętów przyspiesza reakcję, a tym samym Ilość wyzwalanego ciepła i energii, natomiast wsuwanie daje odwrotny efekt. Kontrolowanie reaktora jedynie za pomocą niecałego procenta neutronów czyni zadanie niezwykle delikatnym. Jeżeli pręty wysunie się zbyt szybko, wsunie zbyt głęboko lub w zbyt dużej ilości, albo gdy zawiedzie jeden z wielu systemów bezpieczeństwa reaktor może zostać przeciążony rozszczepianiem neutronów natychmiastowych i osiągnąć stan nadkrytyczny, przez co utraci się nad nim panowanie. Ten katastrofalny scenariusz może uruchomić podobne procesy co w bombie atomowej, wyzwalając wielkie pokłady energii, które będą wzrastać, póki rdzeń reaktora się nie stopi lub nie eksploduje. Żeby wyprodukować elektryczność, paliwo uranowe wewnątrz reaktora musi stać się na tyle gorące, aby woda mogła się zamienić w parę. Ale nie za gorące, inaczej paliwo samo zacznie się topić. Żeby temu zapobiec, reaktor, poza prętami kontrolnymi i moderatorami neutronów, potrzebuje też chłodziwa, które będzie odprowadzało nadmiar ciepła. Pierwsze reaktory wyprodukowane w Wielkiej Brytanii jako moderatora używały grafitu, a jako chłodziwa powietrza. Późniejsze modele komercyjne w Stanach Zjednoczonych, zarówno w charakterze chłodziwa, jak i moderatora, używały wrzącej wody. Oba projekty miały swoje zagrożenia i korzyści. Woda się nie pali, ale gdy zmieni się w parę pod ciśnieniem, może doprowadzić do eksplozji. Natomiast grafit nie może eksplodować, ale w ekstremalnej temperaturze może zapłonąć. Pierwsze radzieckie reaktory kopiowały rozwiązania stosowane w projekcie Manhattan, wykorzystując grafit i wodę. Była to ryzykowna kombinacja. Grafit gwałtownie płonie w wysokich temperaturach, a woda może eksplodować. Swoje projekty reaktora, który później nazwany został pokojowy atom I, przedstawiły trzy konkurujące ze sobą ekipy. Pierwsza zaprojektowała reaktor grafitowo wodny, druga proponowała użycie grafitu jako moderatora, a helu jako chłodziwa. A trzecia sugerowałaby w charakterze moderatora użyć berylu. Radzieccy inżynierowie pracujący przy Plutonie mieli największe doświadczenie z reaktorami grafitowo wodnymi. Były one też tańsze i łatwiejsze do wyprodukowania. Pozostałe, bardziej eksperymentalne i potencjalnie bezpieczniejsze projekty nie przeszły. Dopiero na zaawansowanym etapie konstrukcji reaktora pokojowego atomu 1, fizycy z Obnińska odkryli pierwszy. Poważny problem tego projektu: ryzyko, że woda wycieknie na rozgrzany grafit, co może nie tylko doprowadzić do eksplozji i radioaktywnego wycieku, lecz także uniemożliwić panowanie nad reaktorem. Ekipa opóźniała uruchomienie, pracując nad rozwiązaniami, które poradziłyby sobie z problemem. Gdy w czerwcu 1954 roku reaktor wreszcie włączono, Ujawnił się kolejny poważny problem, którego naukowcom nie udało się naprawić: znany jako dodatni współczynnik reaktywności przestrzeni parowych. Podczas normalnej pracy wszystkie reaktory chłodzone wodą zawierają w rdzeniu także nieco pary, która formuje bańki, swoiste przestrzenie w płynie. Woda jest wydajniejszym moderatorem neutronów niż para, zatem Wielkość bąbelków pary wpływa na reaktywność rdzenia. W reaktorach wykorzystujących wodę, zarówno jako chłodziwo, jak i moderator, im więcej jest obecnej pary, tym mniej neutronów jest zatrzymywanych i reaktywność zostaje spowolniona. Jeśli wytworzy się zbyt dużo pary, lub gdy chłodziwo całkowicie wycieknie, reakcja łańcuchowa ustaje i reaktor się zatrzymuje. Ten ujemny współczynnik reaktywności przestrzeni parowych działa jak automatyczny hamulec bezpieczeństwa, powszechnie stosowany w reaktorach wodnowodnych na zachodzie. Ale w reaktorze wodno-grafitowym, jak pokojowy atom 1, efekt jest odwrotny. Jeśli reaktor się rozgrzewa i coraz więcej wody zamienia się w parę, grafitowy moderator działa jak uprzednio. Reakcja łańcuchowa przyspiesza. Woda się podgrzewa i jeszcze szybciej zamienia się w parę. Para absorbuje coraz mniej neutronów, przez co reakcja łańcuchowa przyspiesza jeszcze bardziej w pętli sprzężenia rosnących mocy i ciepła. Żeby zatrzymać lub spowolnić ten proces, operatorzy muszą wprowadzić do reaktora pręty kontrolne. Jeśli im się to z jakiegoś powodu nie uda, utracą panowanie nad reaktorem, który może się stopić lub eksplodować. Ten dodatni współczynnik reaktywności przestrzeni parowych był poważnym defektem serca reaktora pokojowego Atomu I i rzucał cień na działanie każdego radzieckiego reaktora wodnografitowego.